Witajcie, z tej strony Radioactive w nowym odcinku newsów ze świata War Thundera. Tak więc, bez zbędnego wieja w bałęnę, lecimy po kolei. Wczesne radzieckie czołgi otrzymają prawdopodobnie dodatkowe CKM-y na wieżach. Co do radzieckich czołgów, na pewno pojawią się radzieckie T-26A oraz BT-7A. Z niemieckiego drzewka rozwoju pojawi się prawdopodobnie jako przeciwwaga dla Calliope, tylko że bardziej niskiego tieru, Panzerjäger Wanze. Natomiast z amerykańskiego drzewka pojawi się na pewno M18 Super Hellcat z działem 90 mm, prawdopodobnie taki, jaki jest w WOT-ie, czyli w pełny wmaksowany Hellcat. Co do pojazdów radzieckich wczesnych, na razie nie ma planów dodania radzieckiego testo, a niestety jest to całkiem fajny pojazd, który mógłby się pojawić. Otwarte niemieckie niszczyciele czołgów, takie jak Sturer Emil lub Dicker Max, czy kolejne rodzaje Marderów, prawdopodobnie pojawi się na przełomie jesienno-zimowym. Natomiast BVV, zapytany jak długo ma być wspierana gra, odpowiedział, że jakieś 100 lat. No, nie sądzę, ale zobaczymy. ASU-57 oraz ASU-85 w drzewku rozwoju pojawią się i to prawdopodobnie już niedługo, gdyż są już w fazie produkcji. Raczej nie zobaczymy czołgów z I wojny światowej. No, szkoda, ale może się jakoś pojawią jako eventowe czy coś. Zobaczymy. Wozy bojowe jak pułmacz SDKFZ-222 lub inne SDKFZ-y raczej będą nie wyżej niż na trzecim tierze i pojawią się dopiero po patchu 1.53. Natomiast stereoskopowe dalmierze, jakie były na panterach F lub M103, możliwe, że zawitają w patchu 1.51. Zewnętrzne zbiorniki paliwa będą mogły zostać uszkodzone, co będzie skutkowało podpaleniem czy wybuchem pojazdu. Natomiast wcześniejsze wersje Tygrysów również zawitają do gry. Natomiast po wprowadzeniu Calliope dewsi rozważają również wprowadzenie innych czołgów z rakietami, takich jak RBT-5. Nie będzie można wymieniać rannych i nieżywych czołgistów na kapach. Natomiast M8 Scott z krótką haubicą 75 mm pojawi się w amerykańskim drzewku, ale dopiero za 1 do 2 patchy. I na razie nie ma planów dodania pojazdów takich jak M7, M12 czy M40 w amerykańskim drzewku rozwoju. Na kolejne pytania o Shermanach z betonowym dodatkowym pancerzem BVV odparł. I tu cytuję. Wiem, że lubicie betonowe czołgi, ale staramy się trzymać planu i dać wam jak najwięcej ciekawych dla gracza maszyn oraz zapełnić luki w drzewkach rozwoju. Natomiast M6 37 mm Fargo oraz M56 Scorpion pojawią się na pewno. Natomiast SU-122-54 w radzieckim drzewku rozwoju dostanie w pewnym sensie opcję półautomatycznego ładowania. Natomiast w odróżnieniu do innych drzewek, Brytyjczycy będą mieli czołgi pościgowe i czołgi piechoty, a nie jak w pozostałych lekkie, średnie i ciężkie. W 1.51 pojawi się już T-10M lub jak kto woli IS-8M. Radzieckie czołgi typu obiekt 140 czy obiekt 430 na razie się nie pojawią. Nie będzie także niemieckich wynalazków jak E-50, E-75 lub E-100. Amerykanie dostaną nowe czołgi ciężkie, lecz nie ma w planach dodania M103A2. Amerykanie także prawdopodobnie otrzymają działo przeciwlotnicze na podwoziu Shermana o nazwie Skink, natomiast Brytyjczycy najprawdopodobniej pojawią się dopiero na jesieni lub później. Kolejne wersje T-28 pojawią się, ale nie są na razie priorytetem. Amerykanie w pojazdach kołowych prawdopodobnie otrzymają Willisa z półcalowym CKM-em Browninga. Nie ma na razie w planach dodania KW-3, KW-4 czy IS-6 lub IS-7. Natomiast VK-3002DB, czyli prototyp Pantery, prawdopodobnie pojawi się jako czołg premium. Dla często pytających, tak, statki pojawią się na 110% w War Thunderze, lecz kiedy, trudno powiedzieć. Po Leopardzie pojawią się również inne czołgi Bundeswehry. Natomiast Sebelstaff, Spadleiser,
FIR 3,7 cm, PAK 36 AUF Renault UE. Jezu, co to za nazwa. No ale ma się on prawdopodobnie pojawić jako niskotierowy czołg premium. Na pytanie, jakie nacje otrzymają czołgi, BVV odpowiedział, że raczej na pewno te, które mają drzewka samolotów. Oczywiście, jeśli takie drzewka da radę złożyć. Niemieckie przeróbki francuskich czołgów prawdopodobnie pojawią się jako czołgi premium u właśnie Niemców i prawdopodobnie jednym z nich, raczej pierwszym z nich, będzie B2 lub B1 bis, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku. I ostatnia informacja, możliwe, że pojawi się Su-101 Uralmasz. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli pojawią się jakieś nowe informacje, będę na bieżąco wam je podawał. Więc dzięki wielkie. Jeśli podobała wam się ta seria informacyjna, która pojawia się częściej lub mniej częściej, jeśli wam się po prostu podoba, zarzućcie suba, zarzućcie lajka, napiszcie komentarz i tak dalej. Trzymajcie się, do zobaczenia.